Przy kolejnym was w kolejnym vlogu na tym kanale i w sumie zapraszam was do vloga. Ogólnie mam teraz 19:14 i jesteśmy bardzo dużo takich metalowych oraz plastikowych misek. Plastikowe ogólnie wyglądają tak. Takie miski dla psa to są. Wszystkie są miskami dla psa. Takie plastikowe oraz takie metalowe i jest ich bardzo dużo, to by tutaj Tobie świruje. Więc jakby ktoś chciał takie miski, to odezwijcie w komentarzu, mogę bliżej przesłać, bo w sumie mi tyle misek jest niepotrzebne, jakby coś chciał dla psa, to może się Wam w sumie sprzedać. Zaraz idę sobie na spacer, więc będę wybierać mój teraz ubranko, nie wiem, które mu wezmę. I to jest ciepłe, i to jest ciepłe. Albo wezmę mu to z Elfem, które kupiłam w Biedronce z gazetki, było chyba za 14,99 i to, co kupiłam na Allegro za 27 albo 26 zł. Możecie napisać w komentarzu, w którym ubranku z tych ma iść na Wigilię, bo oczywiście zrobię odcinek z Wigilii. Czy ma iść w tym z Reniferkiem, czy ma iść w tym z Elfem. Napiszcie w komentarzu. To jest jeden, a to jest dwa. Ogólnie tutaj Tobi ma przygotowaną wodę, którą będę zaraz wymieniać. A tutaj ma tą karmę właśnie z Brit, której, jak mówię, nie chcę jeść. Nasypałam mu ją, bo tamta z Loyalka mi się już kończy i chciałam, żeby zjadł dzisiaj tą karmę. Ale oczywiście jej nie chcę jej jeść i muszę mu dać tamtą i nie wiem, że jutro podjadę do sklepu zoologicznego i mu kupię tą z Loyalkami. Okej, więc Tobie teraz gryź tutaj tą kość, która jest zrobiona ze skóry. Słyszałam na internecie, że te kości nie są zbyt dobre dla szczeniąt, bo te skóry podobno pod wpływem śliny psa rozklejają się i mogą się psu przyczepić na podniebienie, może dojść do uduszenia, więc muszę ją odłożyć i Tobie na pewno jej nie będzie używał i zaraz mu dam gryzę. Mi się właśnie gotowała woda, bo chciałam wyparzyć te miski, które dostałam. Odłożyłam sobie tutaj dwie takie miski, jedna będzie na wodę, druga będzie na karmę dla Tobiego. Teraz je wyparzę. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy taką miskę chcecie, bo nie sprzedam się aż tyle misek. Dostałam również dużą taką miskę, ale ta miska będzie dla Reksia, do mojego większego psa, mieszańca wieczora. A teraz Tobie mu dam ten szmaciany gryzaczek. Całe moje życie. No, one oczywiście zajęły się kapciem, których nie może gryźć, więc położę je tutaj. A co do tych misek, to piszcie mi w komentarzach, bo jest ich trochę sporo. Dobra, muszę wyparzyć te miski, jak widzicie, żeby były czyste. Okej, one się tak będą... W którymś, ale jeszcze nie wiem w sumie dokładnie, w którym. Prawdopodobnie 7 albo 8, piątek albo sobota. Będzie odcinek, jak robię przepis po prostu na te świąteczne pierniki dla waszych pupili. To wygryzie mi rękę. Teraz bez takich wskazówek urzędnicy Rady Miasta próbują... Jeszcze zrobię odcinek, co Tobie dostał na Mikołajki oczywiście. Choć nie ma gwarancji, że wyrok sądu byłby dla sami... Nawet nie o tym mówimy. Bardziej chodzi o to, że sąd czy prawo... Ja już będę ogólnie kończyć tego vloga. Co do tych misek, odezwijcie się do mnie w komentarzach. No i to w sumie by było na tyle. Więc widzimy się już w kolejnym vlogu. No i cześć.